Czy jesteś podatnikiem CIT i przewidujesz, że ten rok może skończyć dla Ciebie stratą lub stosunkowo niską dochodowością? W takim razie powinieneś zdecydowanie zwrócić uwagę na regulacje dotyczące minimalnego podatku dochodowego, które obowiązują od 1 stycznia 2024. Na podstawie tych przepisów do zapłaty dodatkowego podatku zobligowani będą Ci przedsiębiorcy, którzy wykazują stratę albo dochody nieprzekraczające 2% przychodów. Zastanawiasz się, jaka jest wysokość minimalnego podatku dochodowego? Minimalny podatek dochodowy wynosi 10% podstawy opodatkowania. Ta może być obliczana na dwa sposoby. I albo jest uzależniona tylko od wysokości naszych przychodów, albo od wysokości naszych przychodów oraz tak zwanych nadmiarowych kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych płaconych na rzecz podmiotów zewnętrznych. Podatek minimalny dotyczy wszystkich podatników CIT. Na szczęście nie wszyscy podatnicy zapłacą podatek minimalny. Z obowiązku jego zapłaty wyłączeni będą m.in. mali podatnicy, podatnicy, którzy rozpoczynają działalność przez 3 lata, czy spółki, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Obawiasz się, że podatek minimalny może dotyczyć również Twojej spółki? Skontaktuj się z nami, na pewno pomożemy we wszystkich z tym związanych aspektach. Nazywam się Bartosz Kubista, jestem partnerem w Kielcach.